Cześć. W tym filmie pokażę, jak uszyć poszewkę na poduszkę z aplikacją. Potrzebny jest materiał długości 2,5 poduszki, aplikacja, centymetr, mydełko, nożyczki, szpilki. Przyda się także igła i nitka. Na początek przymierzam sobie poduszkę. Materiał ma szerokość poduszki i mniej więcej wyznaczam miejsce, w którym będzie przód poduszki. Zaznaczam sobie mydełkiem. Poduszkę mogę na razie odłożyć. Rysuję sobie mydełkiem granicę frontu poduszki. I wyznaczam miejsce, w którym będę przyszywać aplikację. Odrysowuję sobie aplikację mydełkiem. I następnie przypinam szpilkami. Następnie nawlekam igłę i całość będę fastrygować. Wiążę supełek na końcu nitki. No i fastryguję. Wystrykuję dosyć rzadko.
Kiedy mam już wszystko przypastrygowane, mogę wyjąć szpilki i zacząć szyć. Będę oprzywać dookoła aplikacji dosyć gęstym ściegiem zygzakowym. Staram się nie rozciągać tkaniny, żeby nie rozciągnąć aplikacji. Kiedy wszystkie części aplikacji mam wszyte, wyjmuję pastrygę. Tak to wygląda. Z lewej strony ucinam wszystkie zbędne kawałki nitek. Z wcześniej wyznaczonych krawędzi poszewki zaginam materiał tak, żeby stworzyć zapięcie na zakładkę. Zawijam jeszcze kawałek, który będzie widoczny z zewnątrz, żeby zapięcie było bardziej estetyczne. I przeszywam boki na około 1,5 cm. Spinam je sobie szpilkami, żeby było wygodniej. Tak samo spinam drugą stronę.
Wyznaczam sobie linię, po której będę szyła. I całość podkładam pod maszynę. Będę szyła ściegiem zygzakowym, ale już nie tak gęstym jak w przypadku aplikacji. Tak samo zszywam drugą stronę. W tym przypadku nie muszę zabezpieczać brzegów, ponieważ użyłam polaru, który się nie siepie. Przewlekam poszewkę na prawą stronę. Poszewka jest gotowa. Tak się prezentuje poszewka razem z poduszką. Dziękuję za oglądanie.